dobry, kolejny program Dyżurny Satyryk Kraju, a Dyżurny Satyryk Kraju nie ma. Ja jestem, proszę Państwa, korzystając z tego, że Państwo tyle listów przysłali, żebym to ja tutaj siedział, przejąłem marynarki mojego kolegi Dyżurnego Satyryka Kraju, a prawdę mówiąc, proszę Państwa, główne wydarzenia obecnie rozgrywają się poza granicami naszego kraju. No cóż teraz, no to ruszyli z tymi chorągiewkami, tam są jakieś manifestacje, jakieś problemy, ale globalne problemy świata rozgrywają się na przykład w Moskwie, prawda? Wszystkie oczy były zwrócone na Moskwę, a drugie wszystkie oczy były zwrócone na Londyn. I mieliśmy problem, proszę Państwa, ponieważ dyżurnego satyryka kraju mogliśmy wysłać do Moskwy. On bardzo chciał jechać do Moskwy, ale druga propozycja była taka, żeby go wysłać do Londynu. I on bardziej przystał, proszę sobie wyobrazić, na tę drugą propozycję. Pojechał do Londynu, mówi, ale tam i tak Rosjanie przyjadą rozgrywać mecz, więc pojechał do Londynu, proszę Państwa, i tam będziemy się z nim łączyć, ponieważ kupiliśmy nową, całą aparaturę do łączenia się satelitarnego. Nabyliśmy ją drogą przetargu w Wołominie, przepraszam bardzo, w Pruszkowie. Tam jakaś taka firma upadająca na własne życzenie sprzedała nam ten sprzęt właściwie za darmo, przekazała nam jako darowiznę. Odpiszę sobie później od swoich problemów. Dlatego proszę się nie dziwić, może to pierwsze połączenie. Halo, halo, ja przepraszam, trochę głośniej będę mówił, bo to daleko jednak ten Londyn. Halo, halo, panie tatku, czy pan nas słyszy tam w Londynie? Halo, halo, o, witamy pana, witamy. How do you do? Witam serdecznie z Londynu, Piccadilly Circus. Witam wszystkich naszych widzów, widzów Dyżurnego Satyryka Kraju, no i ciebie, Januszu, witam. Pogoda u nas jak zwykle w czerwcu, jak w Grecji, niepotrzebnie niektórzy jeżdżą na wczasy, tam marzną nad morzem w Warszawie. Piękna pogoda, wspaniale tutaj się opalamy. Halo, panie tatku, a jaka... Halo! Przepraszam bardzo, ale no, trzeba trochę głośniej, bo to jednak ten kanał La Manche. Halo, panie tatku, a jaka tam pogoda w Londynie? Pogoda, jak widać, znakomita, to jest w ogóle nietypowe dla Anglii. Mm-hmm. Tak, normalnie jest tu mgła, w tym miejscu się ludzie nie widzą, przeważnie dotykają się tylko, a dzisiaj nie wiadomo dlaczego wiatr rozwiał mgłę i ludzie się widzą. Nawet wyjechały te autobusy, tak zwane sightseeing bus, gdzie z góry można oglądać cały Londyn. Sprawa jest taka, że normalnie są nieużywane, bo jak jest tutaj mgła na całym tym terenie, to wówczas jest... Nie widać po prostu nic. A dzisiaj mamy tak piękny dzień. Anglicy są zadowoleni, jak Państwo wszyscy widzą. Po prostu nietypowy dzień. Panie tatku, no my jak wiadomo nad Wisłą tu mamy problemy, bo wie pan, ta sprawa domniemanej działalności padła, teraz będzie następna sprawa domniemanego pomówienia. No my żyjemy tu swoimi problemami, tam myślimy, czy tam oświata dostanie więcej, czy też może studenci wyszarpią trochę mniej. No wie pan, tutaj jest takie hasło, żeby więcej jednak dla ludzi, a mniej, prawda, dla rządu. No żyjemy swoimi problemami, truskawki się wysypały, wie pan, ludzie za dużo jedzą tych truskawek. A co tam, jakie problemy mają Anglicy? Czym żyją Anglicy? Rozmawiałem z wieloma Anglikami, z wieloma Angielkami w szczególności. Ich podstawowym problemem jest odchudzanie, po prostu odchudzanie i seks. Nawet wiążą jedno z drugim. To w naszym kraju może brzmi niesamowicie, ale tak jest. Wszelkie teorie odchudzania, jak się odchudzać, kiedy, po co się odchudzać. Anglicy się bez przerwy odchudzają. To jest ich podstawowy problem i dlatego może tak wyglądają, jak wyglądają. Szanowni Państwo, no boleśnie myli się ten, kto jest przekonany, że wystarczy zamurować bramy naszych kamienic, aby rozwiązać problem gromadzenia się w nich świata przestępczego, w zasadzie zawsze pijanego. Ja już tu nie wspomnę o kobietach upadłych, bo niektóre leżą tam do dziś. Ale podobnie ma się rzecz ze szpetnym, ohydnym i wrednym nałogiem palenia nikotyny. No, nie rozwiąże się tego problemu, wydając drakońskie zakazy. Dlatego oświeceni pracodawcy robią wszystko, żeby pomóc swoim pracownikom wyrwać się ze zdradzieckich szponów nikotyny. Jestem Zygmunt, nałogowy palacz. Moja rodzina nic nie wie o mojej tragedii. Na przykład dzisiaj rano skatowałem syna za palenie w ubikacji. Przed każdym pocałunkiem z żoną łuczę usta w roztworze sody kaustycznej. No ale
Na szczęście dzięki tym meetingom w klubie anonimowego palacza nie czuję się taki wyobcowany ani wyrzucony na margines społeczeństwa. Dziękuję. Jestem Stefan, nałogowy palacz. Z tym nałogiem zetknąłem się w podstawówce, w drugiej klasie. Pamiętam, jak dziś na historii zapaliłem papierosa. Nie wiedziałem, że stanie się to taką tragedią. Nauczycielka wyciągnęła mnie na środek klasy i biła mnie ekierką. W głowę mnie biła, tu uderzała ekierką. Od tego czasu czuję się fatalnie. Ilekroć palę papierosa, zamazuje mi się twarz tej nauczycielki, tylko widzę tę ekierkę, która mnie uderza w głowę. W związku z tym na kobiety patrzę w sposób dziwny, inny. Widzę ciągle wszędzie ekierki, widzę. I na szczęście klub anonimowego palacza pozwolił mi wrócić do równowagi psychicznej. Brawo, brawo pracodawcy. Choć ja osobiście nie mogę jeszcze przejść obojętnie, widząc, że nałogowym filatelistom, wędkarzom i kochającym inaczej dzieje się jeszcze w Polsce krzywda. Jedna baba chorowała, zjadła loda, wyzdrowiała. Kiedy loda jeść przestała, to się znów rozchorowała. Jedna baba chorowała, zjadła loda, wyzdrowiała. Kiedy loda jeść przestała, to się znów rozchorowała. Proszę Państwa, dzisiaj chciałbym się zająć problemem, sytuacją, która zaistniała w prastarym grodzie Przemysława, w pięknym mieście Poznaniu, gdzie od wielu, wielu lat odbywają się spokojnie, rytmicznie targi poznańskie. W tym mieście, słynnym z tego, że jak się mówi, nie było partyzantki, bo Niemcy nie zezwalali, więc porządnym mieście, kulturalnym, gospodarnym mieście, tam na otwarciu targów poznańskich miały miejsce ekscesy. Otóż proszę sobie wyobrazić, jak można, by w Poznaniu pod bramą główną, którą ma przejechać premier obecnego rządu koalicyjnego, stała pikieta służby zdrowia z transparentami. Cały świat na to patrzył, cały świat patrzył, a premier tymczasem myk drugą bramą przeszedł pod pawilon, gdzie wygłosił przemówienie. I co, proszę Państwa, i jak to wygląda? Idzie atmosfera, agencje mówią, że tu pikieta, a tu premier wita kolejne 68 targi. Jak tak może być? I w tymże województwie, w tym pięknym województwie, w Wielkopolsce, właściwie szeroko pojętej, w małym miasteczku Pleszew, małym miasteczku nad apteką, miasteczku rodzinnym byłej pani premier pięknej, gospodarnej i kulturalnej, tam mieszkała kobieta. Staruszka właściwie, kobieta, no cóż, mówili na nią baba biedna. Chorowała od dłuższego czasu, była to choroba przewlekła, spożywała wiele leków, chorowała długo i pewnego dnia zeszła do małego sklepiku nieopodal i zjadła loda. I proszę Państwa, i nic, niestety nic nie wyzdrowiała, ponieważ to był lud pracujący. Grupa Baba Boys ma już swoje fan kluby. Pozdrawiamy nasz fan klub w Jastrzębiu-Zdroju i w Dusznikach też witamy, pozdrawiamy. Są już głosy, że nawet podobno w Tarchominie ma być nasz fan klub. Jesteśmy kapelą Baba Boys. Już słuchają nas nie tylko na Śląsku, ale również w Wielkopolsce. Cześć, pozdrawiam Was. Jedna baba chorowała. Pamiętajcie, jesteś wolna, miła moja, jak droga do boja. Fantastyczna sprawa, jednak granie takiej muzyki rozluźnia. Nie dziwię się, że ludzie chcą kupować nasze kasety. Jeszcze nie ma naszej kasety na rynku, ale wiem, że chcecie kupować i na naszych koncertach, które niewątpliwie będziemy grali, ale musimy napisać jeszcze sobie parę piosenek i wtedy nas będziecie oglądali, jedna baba. Jesteśmy już na long playu, już mamy CD, już mamy przebój, wino owocowe, działa mi na głowę, wino owocowe, działa mi na głowę, hi, hi. Działa mi na
banery, po nim jestem szczery. Taki będzie przebój nasz następny. Polityka niech mnie znika, a kultura daje nura. Następny przebój. Jesteśmy gotowi dla wszystkich ugrupowań politycznych napisać jeden utwór, jeden przebój, żebyście wygrali wybory, bo to tylko muzyka disco polo prowadzi do sukcesu wszystkich polityków. Tak jest, ostatnie wybory, pamiętacie jak było? Jeden miał i drugi miał swoje disco polo. Będą wybory, do nas dzwońcie, do nas piszcie. LSD! Jedna baba chorowała, zjadła loda, wyzdrowiała. 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 Ale miałem dzisiaj przygodę. Idę sobie koło sklepu, a patrzę, ekspedientka, bo tak ubrana na ekspediencko, zrywa takie ogłoszenia z wystaw. Ja mówię, czemu pani zrywa? A, bo to jest o mnie, ja nie chcę, żeby o mnie tyle pisali, ja jestem skromna. Ja popatrzyłem na to ogłoszenie, a tam jest napisane, ekspedientkę od zaraz przyjmę. Ja mówię, jak to jest o pani? No, o mnie jest, bo to mnie właśnie wyrzucają. Ja bym tej ekspedientki nie wyrzucał. Bo to jest jedna z niewielu osób, która nie lubi się pokazać. W tej chwili są takie czasy, że my wszyscy koniecznie musimy się pokazywać. No, najlepszy dowód, pójść sobie do restauracji na obiad. Młodszym mówię, że obiad to lunch. I nikt mi nie może wytłumaczyć, dlaczego ten przedsiębiorca, młodszym tłumaczę, że przedsiębiorca to biznesmen, nie może się oderwać od tego telefonu komórkowego. Przecież, jeżeli on ma takie ważne sprawy do załatwienia, to niech on siedzi w biurze, je te kanapki, a nie lata po restauracjach. Tylko, że w biurze to wszyscy wiedzą, że on ma telefon komórkowy, a w restauracji nie wiedzą. I dzięki temu możemy być świadkiem na przykład takiej oto scenki. Proszę pana, więc tak poproszę. Devolaj. Frytki, przepraszam bardzo. Tak, no mordek, słucham. Dobrze, no to zamówienie, tośmy się umawiali, tak. To znaczy, wy płacicie czekiem potwierdzonym przez was. Znaczy, nie potwierdzonym przez was, tylko przez was będzie zapłacone. No jak to pan się musi zastanowić? Przepraszam, ja się muszę zastanowić, jaka surówka. No, to niech się pan zastanowi. A co macie z surówek? To nie do pana. Aha, to może spory. Co, zastanowił się pan? Nie, tu nie, dziękuję bardzo. Więc proszę pana, tak, poproszę surówkę spory i coś do picia, może piwa nie mogę, bo jestem BMW. To ja bardzo pana przepraszam, niech pan chwileczkę zaczeka, ja muszę bardzo pilny telefon załatwić. Pik, 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 pik. Halo, tu Mordex, czy to Romex? No to co, bierzecie od nas to? Nie dewolaje, my dewolajami nie handlujemy. Aha, pan jest w restauracji, zamawia pan. To akurat ja też zamawiam, też jestem w restauracji. To może niech pan zamówi, ja zamówię, a w tym czasie się pan zastanowi, czy bierzecie, dobrze? No więc, ha, gdzie ten kelner jest? No co to za obsługa? Proszę, niech pan tu przyjdzie, niech pan... Poproszę mineralną wodę. Mineralną, co pan mnie nie słyszy? Aha, nie słyszy pan, bo się tak drze ten facet do słuchawki. Czemu pana krzyczy tam halo, halo? Przecież jak tam nikt nie słucha, to co pan ma krzyczeć halo? Halo? Ach, to... No, a ja myślałem, że pan zamówienie teraz robi. Aha, no dobrze, to co, bierze pan? W porządku. Nie, mamy zawsze pory, mamy bardzo świeże, także na surówkę akurat. No to smacznego, dziękuję bardzo. Proszę państwa, a teraz niech ktoś z państwa myśli, co łączy te dwie opowieści, które ja przed chwilą opowiedziałem o tej ekspediencji i o tym biznesmenie. Nic ich nie łączy, poza tym, że ja obie wymyśliłem po to, żeby się pokazać w telewizji Polsat. Dziękuję. Nie może być tak, szanowny panie, dyżurny satyryku kraju, pisze do nas z Telewic, z Nowego Sącza, że śpiewa pan o różnych miastach, a nie zaśpiewa pan piosenki o Komorowie. Dlatego dziś, proszę państwa, piosenka o Komorowie. O Komorowie będzie to piosenka, o Komorowie mieście Łazuki, o Komorowie będzie to piosenka, mieście, w którym Łazuka spotkał swoje wnuki. W przyszłym programie piosenka o komornikach. Proszę państwa, a teraz tutaj zastępując dyżurnego satyryka kraju, chcę powiedzieć, że w stałym naszym konkursie
stałej naszej akcji i reagując na naszą prośbę, żeby przysyłać kasety ze śmiesznymi, satyrycznymi odcinkami czy też klipami, pan Bogdan Paprocki, rolnik, proszę państwa, ze Skulska przysłał nam bardzo śmieszną, satyryczną kasetę wideo. Tak się przejął swoją rolą, rolnik operatorstwem się przejął, ale dzięki temu, panie Bogdanie, otrzymuje pan telefon Veris. Veris telefon, to jest słuchawka, to jest telefon, ale jeszcze sznurek pan łączący też otrzyma. Gratulujemy panu, niech pan pracuje, ponieważ ministrem kultury, wie pan, jest człowiek też z rolnictwem związany, także pozdrawiamy pana. Panie doktorze, wszystkie piosenki o miastach, a gdzie gmina, gdzie polska wieś, Rada Gminy uchwaliła i niech już tak będzie, piosenka o gminie Skulsk. O Skulsku będzie to piosenka, o Skulsku gminie Chopina. O Skulsku będzie to piosenka, gminie, w której Chopin skąpał Andersena. A w następnym odcinku piosenka o zaprzyjaźnionej gminie Ślesin. Panie tatku, słyszy mnie pan tam w Londynie? Hi! How do you do? No, dokładnie. Proszę pana, no jak wiadomo, tu u nas nad Wisłą humor jest słowiański. Ostatnio słyszałem taką zagadkę czeską. Jak się nazywają usta Karela Gotta? Nie wie pan? To niech pan słucha. Karelowe wary. No, a jaki tam humor angielski? Jakie opowiadają kawały angielskie Anglicy sami o sobie, o Szkotach? Satyra praktycznie w Anglii nie istnieje. Tutaj nie mają się ludzie z czego śmiać. Demokracja tak długo istnieje, że wszystko jest naturalne. Tutaj ten plac, Piccadilly Circus, istniał zawsze, nikt tego nie zburzył. I tak dalej, i tak dalej. Ludzie się śmieją z tak dziwnych rzeczy. Na przykład, powiem dowcip, powiem i wam w studio, i wam przy telewizorach, dowcip, który tu jest zakazany w ogóle. W restauracji scena, siedzi bogaty Hindus oraz mulat przy stole, podchodzi biały kelner, pochyla się i mówi: słucham najjaśniejszego pana. I to jest taki dowcip, który tu w podziemiu ludzie opowiadają, to jest bardzo śmieszne. Nie rozumiem wielu dowcipów. Jest taki inny dowcip, gdzie oto dowcip rzeczywiście jest zabawny. Bogaty lord oprowadza swojego znajomego po posiadłości, mówi: a, to jest pole golfowe, pole golfowe. Pyta znajomy, czy pan grywa w golfa. No, raz grałem, się znudziłem, to marne. Dalej oprowadza: piękne, są piękne baseny. Czy lord pływa? A nie, raz pływałem i już nie pływam. Raptem piękna dziewczyna przechodzi. Lord mówi: o, to jest moja córka. A gość mówi: pewno jedynaczka. No, i takie dowcipy właśnie. Jedyne. To jest smutny kraj w zasadzie. No, ludzie chodzą po lewej stronie. Samochody są, jakby widać tu samochód, prawda, zepsuty. Po prawej stronie kierownica. Panie tatku, a u nas, jak pan wie, jest wysyp grilli. No kiedyś to był Rożen się mówiło, Rożno, to różne. Do dziś nie jest ustalona sprawa. Sprawa jest we Wrocławiu u pana profesora Miotka. Jak właściwie mówić, na razie niektórzy mówią ruszt, ale ogólnie się mówi z angielska grill, wie pan. No jemy to różne, wszystko jest. Karczek z grilla, takie kiełbaski z grilla. Wie pan, trochę jakoś zwiększyła się u nas, nie wiadomo dlaczego, podaż dobrej wołowiny. Są podejrzenia, że to jakaś taka dziwna sprawa, co ma związek z Anglią. A jak tam w Anglii, no co oni o tej wołowinie? Przepraszam państwa, że ja tak krzyczę, ale to daleko. Pytanie o wołowinę. Wołowina. No, wołowinę chętnie tutaj jadam, bo bardzo tania, nie wiem dlaczego. Już chyba trzeci dzień i jadamy tylko wołowinę. Rano wołowina, na obiad wołowina, na kolację wołowina i na przekąski też kanapki z wołowiną. I nic, naprawdę fantastycznie się człowiek czuje. To nie jest takie, żeby to coś się działo człowiekowi, nie. Bardzo fajna jest angielska wołowina. Panie tatku, no my tu wszyscy oczywiście oglądamy mecze. Mecze, tak, mecze, oglądamy Mistrzostwa Europy. Wszyscy, to może nie wszyscy, bo wie pan, ja jestem kibic. No ale jak wie pan, tak się złożyło, że widziałem Anglików ze Szkotami, nie widziałem jak Rosjanie przegrali z Niemcami. No ale to wie pan, taka jest sytuacja. Raz ci wygrywają w rzeczywistości, inny mecz przegrają. Bardzo żyją wszyscy, puste ulice, podaż piwa się zwiększyła i popyt u nas.
Co tam słychać, panie tatku, właśnie z tymi meczami w Anglii? Jeśli chodzi o mistrzostwa Europy w piłce nożnej, to jakby ich w ogóle nie było. Po prostu ludzie jeżdżą, proszę, autobusy tylko z napisem football. Mamy tutaj autobus z napisem football, ale to są autobusy, szyby niepowybijane. W metrze przed chwilą przejechałem do Piccadilly Circus, wszystkie szyby, siedzenia. Naprawdę, ludzie chodzą, nic nie piją. To co to za mistrzostwa? Dobry, pani Małgosiu, jakie pani ma dzisiaj śliczne loczki. Co to pani zrobił na gofrownicy czy na tych takich? Dzień dobry państwu. Proszę państwa, dzisiaj uczciwy konkurs na zdjęcia po raz pierwszy, ponieważ nie będzie komisji społecznej. Ja dzisiaj nie mam czasu, rozpoczął się sezon manifestacji. Muszę iść manifestować, pani Małgosiu. Nie będę już pani patrzył na ręce. Idę manifestować pod hasłem mniej na pałace, więcej na płace. I później te płace, żeby znów nie na tace, bo z tej te tace to znów na pałace. Idę, mam dużo chorągiewek bardzo ładnie namalowanych. Proszę pokazywać zdjęcia, tylko uczciwie. Do widzenia. Za zdjęcie pod tytułem Ciasny, ale własny autorka, pani Renata Plaża z Katowic, otrzymuje radioodtwarzacz samochodowy firmy Damis. Autorkę zdjęcia pod tytułem Strusie jury nagrodziło aparatem fotograficznym firmy Kodak. Autor zdjęcia pod tytułem Co dwie głowy to nie jedna, pan Wojciech Schneider ze Zduńskiej Woli, otrzymuje nagrodę, którą ufundował polski producent homologowanych aparatów telefonicznych Veris. Bardzo proszę wszystkich państwa, którzy zostali nagrodzeni zarówno w dzisiejszym, jak i w poprzednich programach, aby skontaktowali się z redakcją. Dzień dobry państwu i ponowny nasz konkurs Kto to mówi? Halo? Dzień dobry? Czy to pan Aleksander? Tak, dzień dobry. Poznałem pana po głosie od razu, panie Leszku. A w ogóle co pana skłoniłoby do mnie zatelefonować? Otóż, panie Aleksandrze, postanowiłem skończyć już z tym zwierzyńcem, ponieważ mnie to drażni, i założyć swój mały zwierzyniec. Mam już rybki, mam już kotka, myszki i pieska. No dobrze, ale nie rozumiem tak naprawdę, o co chodzi. No więc szukam w panu sprzymierzeńca, byśmy mogli wspólnie poobserwować, co tam się dzieje w tym małym ogródku zoologicznym. No dobrze, ale co naprawdę będziemy obserwować? Pan nie rozumie? No więc, panie Aleksandrze, ja tak się zastanawiam właśnie, czy to tylko ludzie zachowują się jak zwierzaki, czy zwierzaki również zachowują się jak ludzie. I to muszę rozszyfrować. Myślę, że zadanie jak zwykle nie było trudne. Nagrodą w tym konkursie jest zestaw naturalnych soków owocowych firmy Hortex. Przypominam, że za tydzień wśród wszystkich państwa, którzy nadesłali do nas korespondencję, wylosujemy zmywarkę do naczyń. Brazylijską zmywarkę do naczyń firmy Brastemp ufundowała firma Damis. Proszę państwa, Ani, się obejrzeliśmy i nasz piękny program z moim udziałem jako konferansjera, no, dobiegł już końca. Ja jeszcze przypominam państwu, nie wiadomo zresztą, czy dyżurny satyryk kraju na przyszły tydzień wróci do kraju. Mu się tam bardzo podoba w tym Londynie, lewą stroną samochodu, coś fantastycznego. Jeszcze przypominam państwu, że ci z państwa, którzy mają komputer i modem, mogą się łączyć, adres jest podany z komputerem naszym, tam jest wszystko jasne, można sobie ściągnąć wybrany, a może nawet cały program, jeżeli ktoś ma potężny twardziel, to może sobie ściągnąć za pomocą modemu. Niech długo będziemy mieli tak samo taki adres internetowy. Proszę państwa, satelita, internet, dyżurny satyryk kraju w internecie. To będzie bardzo piękny przebój. Żegnam państwa, do zobaczenia i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Ja prawdopodobnie będę tutaj w innej marynarce dyżurnego satyryka kraju na tle tych pięknych monitorów. Do zobaczenia.